Daleko, daleko przez szwedzką i marki do Ameryki Białystoki, to dopiero tam będzie prawosławie. No, my nadajemy to w Radiu Conchita. Mówimy o tym w Radiu Conchita. Jak dojechać do Ameryki Białystok. Nawet tam z takim czerwonym napisem wóz jeden chyba to jedzie z Ameryki Białystok, bo tego jest pełno. A tam za przystankiem podejrzewam, że jest jeszcze taki specjalny przystanek, który jest dla tych, którzy jadą do Ameryki Białystok. Proszę Państwa, w tyłek, żeby nam nie zawiało. W tyłek. Tu są korzonki. Zapraszam na Stare Miasto, to Wam jeszcze bardziej dowieje, ale musielibyście coś zamówić w restauracji, tam bardzo chętni też Was przyjmą, oczywiście, że za duże pieniądze, to nie ulega kwestii. U Salcesonów chytrych mazowieckich, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, tak nad tym napisem się stalko zastanawiam, czy tam wyskoczy czasem, bo to wiecie Państwo, jak pełno ludzi w tym samolocie, to jest Ameryka Białystok napisane, ale grom wie skąd to jedzie, dokąd to jechało wcześniej. Także proszę Państwa, no w metrze tu warszawskim nie ma toalet przy rondzie Daszyńskiego. Oczywiście, że Menda nie jedzie prosto do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bo już godzinę bym siedziała przy komputerze. Tak zdążyłam być na wschodnim, lubię być na wschodnim. Odwiedziłam Ewkę. Ewka siedzi na wschodnim i się tam bardzo nudzi. Tutaj mamy, proszę Państwa, cerkiew świętej Marii Magdaleny, do której oczywiście, że katolicka Warszawa nie przychodzi, bo nawet nie wie, co to jest. Także, proszę Państwa, buziaczki i tylko te banki do mnie dzwonią, biedne, które nie mają nic do zaoferowania, no ale z kopytami w kieszeniach i czarne okulary, że właściwie to oni żebrzą, żebyś ty do ich banku przyszła, cokolwiek zrobiła, bo mają z tego profity, nawet to, że dzwonią, ale nic nie mogą Wam dać. Nie ma toalet na rondzie Daszyńskiego, na metro Daszyńskiego, metro Kopernik, stadion dziadostwo.